Mariusz Jurasik, ponad 200 występów w reprezentacji Polski, 2 medale Mistrzostw Świata, występ na Igrzyskach w Pekinie, 10 medali naliczyłem Mistrzostw Polski. Nie żal kończyć kariery? Żal, wiadomo, że żal, aczkolwiek przychodzi u każdego sportowca taki moment, gdzie trzeba zadecydować i wydaje mi się, że 40 lat to jest fajny wiek, 20 lat na parkietach Ekstraklasy czy też Bundesligi. Jest to fajny, okrągła jakby liczba, cyfra i wydaje mi się, że to jest odpowiedni czas na to, żeby powiesić buty na kołku i zająć się czymś innym. A czy już ktoś ci śpiewał tą piosenkę, 40 lat minęło? Nie, możesz mi zaśpiewać jak chcesz. No to może po rozmowie. A powiedz, jakiś tych epizodów, sytuacji było dużo, ale zapytam na ten najzabawniejszy, który w twojej karierze zapamiętałeś. Nie wiem, naprawdę jestem teraz tak zmęczony po tym Final Four, że nic mi na teraz na gorąco nie przychodzi. No było dużo fajnych, było dużo smutnych momentów. Taki jest sport, takie jest życie sportowca, że są zloty i upadki, ale najważniejsze jest to, żeby budzić się rano i stawiać sobie nowe cele, podnosić się i piąć się w górę i podnosić swoje kwalifikacje i się nie poddawać. A która rola ci bardziej odpowiada, zawodnika czy trenera? Ciężko mi powiedzieć, bo trenerem jestem trochę za krótko, aczkolwiek podoba mi się ta funkcja. Mam nadzieję, że będę się w tym spełniał. Jestem zadowolony ze swojej pracy w tym roku, aczkolwiek popełniałem bardzo dużo błędów, ale może to było też spowodowane też, że musiałem dzielić podwójną funkcję. Będę się starał z miesiąca na miesiąc te błędy minimalizować do może nie do zera, ale do minimum. No jak mówię, no, za 3, 4, 5 lat możesz mnie się spytać, która funkcja jest lepsza, czy zawodnik, czy trener. Na pewno jako trener jest bardzo odpowiedzialna ta funkcja, jako zawodnik jesteś odpowiedzialny na boisku, później wychodzisz z szatni, że do domu zajmujesz się rodziną, a trener cały czas jest trenerem 24 godziny na dobę. Wiemy, że już twój 12-letni syn kontynuuje karierę rodzinną. Czy ma zadatki na takiego klasowego zawodnika? Jak tata może ocenić? Mam nadzieję, że tak. Jest na pewno wysoki jak na swój rocznik, jest leworęczny tak jak jego tata i jest już mistrzem Polski chłopców, to znaczy zdobył puchar prezesa związku. To są jakby nieoficjalne mistrzostwa Polski do lat 12, prowadzi ich właśnie były reprezentant, mój kolega Rafał Bernacki i zdobyli właśnie tydzień temu w Końskich mistrzostwo Polski, także o 10 lat szybciej zdobył niż ja, mam nadzieję, że będzie miał tych medali jeszcze więcej niż ja. Czy już wiesz, co będziesz robił 11 czerwca? Będę na kursu konferencji trenerskiej w Spale chyba, 9, 10, 11 albo 10, 11, 12. No bo Związek Piłki Ręcznej w Polsce właśnie szykuje dla ciebie pożegnanie, bo tego dnia jest mecz Polska-Holandia w Katowicach. No i serdecznie cię zapraszamy, chcemy cię właśnie uhonorować, czy tak? Więc zaproszenie, to tak, bo do tej pory nic nie wiedziałem, gdzieś tam jakieś słuchy były, ale nikt oficjalnie tego nie powiedział. Jeśli teraz się deklarujesz, że oficjalnie mnie zapraszasz, dziękuję, mam nadzieję, że zostanę zwolniony z kursu konferencji trenerskiej i na pewno się stawię.